Poparcie dla profesora Bogdana Chazana, który staje w obronie dzieci nienarodzonych, wyrazili dziś rodzice i dzieci, które narodziły się w szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Kontrole w szpitalu, wzmożone ataki w mediach, nieuzasadnione zarzuty to tylko fragment tego, co dzieje się wokół profesora Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny. Wybitnego lekarza i obrońcę życia przed brutalnymi atakami bronią pacjenci. Dziś licznie zgromadzili się przed Szpitalem Świętej Rodziny w Warszawie. Chcieli podziękować profesorowi Chazanowi za uratowanie wielu istnień ludzkich. Nie pierwszy to przykład, kiedy to, co się dzieje w społeczeństwie i to, co społeczeństwo myśli i kogo popiera, absolutnie nie przekłada się na to, co robi establishment, czyli urzędnicy i wielkie media, które postanowiły uderzyć w pana profesora i uderzyć w Szpital Świętej Rodziny. Tak to już jest w Polsce, że ta elita i góra oderwała się od społeczeństwa i robi swoje, zamiast patrzeć, jakie jest rzeczywiście dobro, jakie dobro płynie tutaj ze strony pana profesora i jaką placówkę stworzył, renomowaną, taką, w której ludzie chcą się leczyć, w której kobiety chcą rodzić dzieci, gdzie jest niska umieralność okołoporodowa. Manifestacja była także wsparciem dla lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary. Sprawa staje się uwagi państwowej, jest takim przykładem, który ma zastraszyć ewentualnie innych lekarzy, którzy chcieliby mieć swoje zdanie na temat właśnie, czy wolno kogoś zabijać, czy nie wolno. Profesor Bogdan Chazan w programie Polski Punkt Widzenia przyznał wczoraj, że nie tylko on odmówił kobiecie zabicia dziecka. Zrobiło to też dwóch innych szefów znanych stołecznych szpitali. Media o tym milczą. Profesor Chazan zwraca też uwagę, że ataki wymierzone w jego osobę mają szerszy wymiar. Być może gdzieś na jakimś szczeblu podjęto decyzję, żeby zaświadkować atak na mnie, jako na jednym z przedstawicieli udowodnić, że tak nie trzeba, panie profesorze, a przede wszystkim powiedzieć, że tak nie można, panowie doktorzy, a zwłaszcza młodzi. Uważajcie, co robicie, zastanówcie się, nie podpisujcie na przyszłość żadnych deklaracji, żadnych tego rodzaju papierów, bo jeżeli spotkało pana profesora to, co spotkało, to, co spotka, no to wy już nie macie żadnych szans na to, żeby zrobić specjalizację, żeby dostać etat. Moim zdaniem to już przybiera w tej chwili jakiś charakter, nie chciałbym nadużywać słów, ale może terror, co najmniej psychiczny, to na pewno jest. Profesor Bogdan Chazan jest jednym z sygnatariuszy deklaracji wiary. W sumie podpisało ją ponad 3000 osób. Podpisując ją, lekarze i studenci medycyny zobowiązują się do wierności Bogu i chrześcijańskiemu sumieniu. Deklarują tym samym, że nie będą wykonywać zabiegów sprzecznych z ich światopoglądem.